dzisiaj Was witam w filmie poświęconym podkładom do twarzy. I dzisiaj tutaj skupić się na podkładach, które możemy zdobyć w drogerii, czyli nie będę się jakby skupiała na wyższej półce, czy tutaj takich produktach, które nie możemy zdobyć stacjonarnie. Natomiast dzisiaj Wam pokażę produkty, które jak najbardziej z wyjątkiem jednego produktu możemy dostać w Rossmanie, w Hebe czy w Drogerii Natura. I pokażę Wam podkłady, które ja używam, które mnie się sprawdzają, do których mogę mieć czasami zastrzeżenia, ale to zaraz zobaczycie dlaczego i w których podkładach. I zacznę może od tego świętego Graala, który jest ciężej dostępny, ponieważ musimy go zamówić na stronie producenta, ale naprawdę myślę, że to nie jest problem w dzisiejszych czasach, ponieważ każda z nas zamawia coś czasami w internecie. Także zacznijmy od Pierenne. Jest to podkład porównywany ze Stellauder, ale czy tak jest na pewno? Nie do końca się zgodzę, ponieważ Stellauder ma wykończenie bardzo matowe, troszeczkę bardziej płaskie i w tym momencie Stellauder wygląda moim zdaniem lepiej na twarzy, ponieważ jest to produkt, który stwarza taki efekt idealnej skóry, ale nie do końca taki bardzo, bardzo naturalny, a w tym momencie Pierenne wygląda troszeczkę naturalniej niż Estée Lauder, ma wykończenie bardziej mokre, ale to nie jest efekt jak w przypadku kremu BB, że mamy właśnie takie mokre podkłady. Także w tym momencie Pierenne bym poleciła osobom, które mają cerę właśnie suchą, czy normalną, bądź mieszaną, ponieważ mają cerę mieszaną i mi się rewelacyjnie ten produkt sprawdza. Nigdy mi nie przytusił twarzy, wręcz, jak Wam wcześniej wspominałam, jest bardzo matowa, bardzo długo się trzyma. Jak na przykład teraz jeżdżę do Warszawy, to właśnie wtedy o tej 4 rano muszę właśnie coś takiego nałożyć, co będzie się trzymać do tej 10, ponieważ my tak zmywamy sobie później makijaże, także taki produkt ładnie wygląda podczas podróży, nie obciąża naszej skóry, jest bardzo ładny, ma dobrą gamę kolorystyczną moim zdaniem, chociaż 20, czyli najjaśniejszy kolor teraz dla mnie idealny na zimę, jest dla osób bardzo bladych, o bladej karnacji, no i dopuszczalny. Moje koleżanki właśnie mają bardzo bladą skórę niektóre i właśnie mówią, że 20 jest najjaśniejsza, ale nie jest taka jasna, nie odpowiednia do ich karnacji, także jakby Pierenne jeszcze wypuściło, tak się śmiało, numer 19 to byłoby idealne, ale naprawdę dla osób, które mają taką w miarę naturalną, taką jasną karnację, myślę, że na zimę będzie fajny. Ja używałam 21 w okresie letnim, także ton już ciemniejszy, ale był o wiele ciemniejszy, także no tutaj gama kolorystyczna jest może w porządku, ale mogliby ją troszeczkę dopracować, ale produkt za 20 zł to jest naprawdę rewelacyjny. Dalej jeden z moich ulubionych podkładów drogeryjnych to są produkty firmy Revlon i tutaj mamy, pytałyście się mnie, jakie mam kolory, trzeciego nie pamiętam, ale to jest chyba 220 i tak jak na przykład kogoś maluję, czy na przykład chciałabym sobie dla siebie dobrać idealny kolor, czy zimą, czy latem, to mieszam różnego rodzaju właśnie kolory i tutaj mam akurat 180 Sun Beige, 220 jest jeszcze ciemniejszym kolorem, także dla osób o ciemniejszej karnacji będzie idealny. I mieszam ze sobą 150 Buff. Wtedy otrzymuję taki właśnie odcień idealny właśnie teraz na takie przejście między właśnie jesienią a zimą, ale później będę na pewno sięgać po Buff. I ten produkt, tak jak w przypadku Pierenne, ma bardzo dobre krycie. I w tym momencie możemy właśnie używać tych produktów, jeżeli mamy jakieś właśnie zmiany na twarzy, typu właśnie wypryski, jakieś tam blizny, które po prostu są zaczerwienione, są podrażnione, to ten produkt na pewno je przykryje. Ja mam wersję do skóry tłustej i mieszanej, ale mamy też formę normalną, znaczy dla normalnej i suchej skóry. Różnica jest taka, że w przypadku normalnej i suchej skóry te produkty są troszeczkę ciemniejsze, także musimy sobie zbalansować te kolory, bo nie zawsze ten powiedzmy 180 będzie w tej samej gamie kolorystycznej dla skóry suchej i normalnej, będzie taki sam jak w przypadku dla skóry mieszanej i tłustej, także musimy pamiętać, że te kolory są troszeczkę inne. Nowa formuła jest fantastyczna, moim zdaniem jest bardzo kremowa, bardzo ładnie pachnie i mam wrażenie, że jest taką formą pielęgnacyjną, ponieważ moja skóra naprawdę się poprawia od kiedy używam Revlon, a teraz w tym okresie właśnie takim jesiennym naprawdę bardzo często sięgam po Revlon i mam go praktycznie codziennie, także myślę, że spokojnie pojawi się w ulubieńcach września. I jest to bardzo fajny produkt. Ta wersja nowa formuła nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze bardzo szybko się wylewa ze słoiczka, także naprawdę bardzo przyjemny produkt. Ja nie miałam wersji starej, także nie mam porównania, ale naprawdę słyszałam różne opinie i ta jest chyba, wydaje mi się, że jest to ciut mniej kryjące, ale jest naprawdę dobre krycie w przypadku tych podkładów. I ja je zdobyłam 2 za 60 zł w promocji w Superfarmie, także na stronach internetowych na pewno też je zdobędziecie w promocji. Kolejnym dobrze kryjącym moim zdaniem kremem, który jakby tak ma taką formę kremu BB, tak coś na pograniczu podkładu, to jest Rimmel Stay Matte i to jest wersja dla skóry właśnie tłustej i mieszanej.
Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ on ma taką wersję musu, co w przypadku skóry suchej czy normalnej mogłyby podkreślić suche skórki. Także w tym przypadku musicie uważać, jeżeli sięgacie po ten produkt, ponieważ on może Wam podkreślić suche skórki. Ale nakładany Beauty Blenderem wygląda przecudownie, fantastycznie, ma bardzo fajne krycie. Na zimę wydaje mi się, że jest to super produkt na zimę, bo bardzo ładnie kryje i naprawdę zimą chyba wydaje mi się, że sięgamy częściej po takie bardziej kryjące podkłady i cięższe. Natomiast latem bardzo fajnie wygląda, ponieważ ładnie nam matuje skórę i bardzo ładnie się wtapia. Jest dosyć lekki, ale wydaje mi się, że też jest w takiej swojej konsystencji. Możemy go budować tak, że jeżeli szukacie jakiegoś może większego krycia, to jak najbardziej Wam polecam. To jest produkt naprawdę bardzo dobry. Wydaje mi się, że można go zdobyć na promocję za 13 zł, jeżeli tam odejmiemy ten minus 40%. Produkt rewelacyjny, ja bardzo na niego często sięgam, też już mi się chyba kończy, bo tutaj już czuję, że jest w połowie. Także na pewno po niego sięgnę, jest tani, 30 ml jak najbardziej. Produkt bardzo lekki, bardzo znany, bardzo lubiany, Rimmel Wake Me Up. Mnie się sprawdza w zależności kiedy, czasami go bardzo nie lubię, nieładnie wygląda na mojej twarzy, ale jeżeli na przykład mamy cięższe podkłady i chcemy je troszeczkę rozrzedzić, bądź stworzyć taki efekt taki bardziej satynowy, to jak najbardziej Wam polecam do mieszania z innymi podkładami ten podkład, ponieważ ja go ostatnio mieszałam ze Skin Balance, ponieważ Skin Balance zaczął mi podkreślać tutaj troszeczkę zmarszczki na czole. Jak się tak mrużę, to później on mi się tak zbiera czasami właśnie tutaj w załamaniach. I powiem Wam, że bardzo fajny był efekt. Był mniej długotrwały niż w przypadku samego Pierenne, ale naprawdę efekt taki był satynowy, taki gładki, takiej zdrowej, fajnej skóry. Solo raczej go nie lubię, ponieważ dla mnie ma za małe krycie, ja lubię raczej efekt takiej idealnej skóry. Także w tym przypadku Rimmel Wake Me Up mi się nie sprawdza, ale ja chcę pobudzić troszeczkę moją skórę, bo też nie wierzę w taki właśnie cały czas mówienie o tym, że to jest taki super podkład, który bardzo Wam rozpromienia skórę, bo tak nie jest. Moim zdaniem produkt ma takie półmatowe wykończenie, to nie jest produkt rozświetlający, jak na przykład w przypadku tego nowego Max Factor, wersja taka kremowa z podkładem. Tam naprawdę mamy rozświetlenie super i nawet w wersji MAC Studio Fix Fluid jest już to rozświetlenie, a produkt naprawdę bardzo się długo trzyma, także tutaj coś jest nie tak w tym podkładzie moim zdaniem. Ja wiem, że wiele z Was go lubi. Dla mnie jest on średni, ale lubię do niego wracać i go mieszam z innymi podkładami, także jest w porządku. I ostatnim takim produktem, do którego często wracam właśnie latem, to jest nowość od Eveline, przynajmniej w zeszłym roku była. Jest to krem BB Blemish Base. O, czyli to jest BB krem nasz europejski. Bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda na zdjęciach, naprawdę to wielokrotnie podkreślałam, jak Wam mówiłam o tym produkcie. Bardzo ładnie wygląda, można budować krycie, ale jest przy okazji lekki, także jak byłam w Szwecji, to bardzo mi się sprawdził. I to jest produkt przeznaczony do skóry tłustej i mieszanej. Jest też wersja różowa, czyli do skóry normalnej i suchej. Bardzo ładny, ładnie wygląda ten produkt, bardzo fajny, ładnie się prezentuje, zapach ma przyjemny, nakładany Beauty Blenderem wygląda bardzo naturalnie. Także za 11 zł naprawdę warto sięgnąć po ten krem, jeżeli lubicie takie lekkie krycie, ale chcecie mieć naprawdę taką baby face, ponieważ taki efekt uzyskacie po tym produkcie. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje ulubione drogeryjne podkłady. Ja jeszcze mogłabym Wam wspomnieć o jednym dobrym podkładzie, który mogę polecić, ale już go nie mam przy sobie. Jest to L'Oreal True Match. Jest to naprawdę rewelacyjny podkład, bardzo ładnie się wtapia w skórę, wygląda naprawdę naturalnie, ale przede wszystkim ma dobre krycie, pudrowe wykończenie, także dla osób, które mają skórę tłustą czy mieszaną, jest rewelacyjny moim zdaniem. Ja do niego na pewno powrócę, tylko chciałabym kupić to w wersji tej buteleczki bez pompki, ponieważ wydaje mi się, że jest troszeczkę lepszą wersją niż tą, którą mamy w drogeriach. Także dajcie znać, co sądzicie o tych podkładach, które Wam się sprawdzają. Tutaj przy okazji Wam mówiłam, jakie mam kolory, ponieważ się nie pytały się. Także jeżeli malujecie inne osoby, a chcecie mieć dobre, fajne podkłady kryjące, które Wam nie przesuszą skóry klientki, to jak najbardziej Wam polecam Revlon, jest to tańsza wersja MAC-a. Może nie tańsza wersja MAC-a, bo MAC to jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inny standard, ale jest to produkt, który możecie wykorzystać na początku swojej przygody z makijażem, a chcecie mieć bardzo dobre krycie i naprawdę lekką, fajną skórę. Bardzo Wam też polecam jako na przykład fajny podkład do malowania i siebie, i innych osób, to też jest Pierenne. Bardzo wielu wizerzystów go wykorzystuje, bardzo wielu wizerzystów go sobie chwali, ponieważ ma dobre krycie, jest tańszym troszeczkę pewnikiem, minimalnie Estée Lauder, a jeżeli chcecie mieć takiej matowej buzi do zdjęć, czy właśnie chcecie mieć troszeczkę takiego blasku na skórze, to właśnie Pierenne Wam bardzo polecam. Także dajcie znać, co sądzicie o tych podkładach. Ja się z Wami żegnam i oczywiście przygotuję już następny filmiku dla Was, filmik, na który bardzo czekacie, czyli cały zbiorczy filmik o naturalnej pielęgnacji,
którą możecie zdobyć na różnych właśnie stronach, z których ostatnio korzystałam i się pytały się wielokrotnie o nie. Także mam nadzieję, że będziecie czekać do tego filmiku. Widzimy się wkrótce. Pa, pa, hej!